Po długiej przerwie tym razem na ostrzał idzie kłamczuch w rurkach, twórca programu 20 metrów kwadratowych Łukasza. Jego problem zaczął się od pewnego postu, w którym, cytuję, napisał: zaprosiłem wielu kandydatów, zaproszenie przyjął jeden. Chodziło tutaj oczywiście o Bronisława Komorowskiego. Jednak na nieszczęście Łukasza inni kandydaci się odezwali, mówiąc, że żadnego zaproszenia nie dostali. Ten zaś na potwierdzenie swoich słów dał zdjęcia wysłanych maili do 3 z 11 kandydatów, więc nie jestem taki pewien, czy na pewno do wielu. Zdjęcia jednak okazały się być przerobione. Wyszło to podczas zmiany kontrastu, gdzie widać edycję gumkowanie w Photoshopie. Do tego same maile zostały wysłane już po nagraniu programu. A na deser okazało się, że pan Łukasz już pracował dla kancelarii premiera w 2013 roku.